Cześć kochani, witajcie na kanale Niemożliwe jednak, gdzie niemożliwe staje się możliwe, a marzenia po prostu się spełniają. Czemu Sandra na odcinku stoi? No tak, stwierdziłam, że forma siedząca jest zbyt nudna, a ostatnio, dokładnie to dzisiaj, mam zbyt dużo energii i stwierdziłam, że ten odcinek będzie stojący, żeby wam się po prostu nie nudziło, a żebym ja spożytkowała nadmiar swojej energii. To o czym kolejny filmik będzie? Ano, kolejny dzisiaj filmik będzie o tym, co u mnie słychać, bo w sumie nie mamy konkretnego tematu. Wy na Insta Story zadałam wam pytanie, czy chcecie luźny filmik, czy chcecie poważny filmik. No i tam 63 głosy były na luźny filmik, a 30 na temat, ciężki temat. Więc dlatego przychodzę do was z filmikiem, co u mnie słychać. No to opowiadaj, no co tam u ciebie słychać? Ano, moi kochani, słuchać to, że zdałam na instruktora fitness, co wiecie. Tak, bardzo dobrze się miewam. Tak, właściwie zapraszam was na moje zajęcia taneczne w MOK-u w Sławkowie o godzinie 18. To jest zajęcia taneczne dla młodzieży, a 19. zajęcia fitness dla dorosłych. Także was serdecznie zapraszam. Co jeszcze u mnie słychać? Ostatnio zapisałam się, a właściwie zaproponowali mi szkolenie, a właściwie udział w projekcie, który się nazywa Trenerzy Wsparcia. Fundacja Poland Business Run, która zbiera pieniążki poprzez taki jeden wielki bieg w całej Polsce na protezy. W sumie z tej fundacji miałam swoją pierwszą protezę. I wymyślili taki oto projekt, na który dostali pieniążki. Wymyślili projekt, że powstaną, że przeszkolą 10 osób po amputacji, które później będą dawać wsparcie osobom, które są przed amputacją lub po amputacji, którym ciężko odnaleźć się w tym amputowanym świecie. Będziemy im pomagać dosłownie we wszystkim i będziemy im dawać niesamowitą energię i będziemy przeszkoleni do różnych zadań specjalnych. Już nawet byłam na takim jednym zjeździe. Teraz jadę na drogi i planuję wam zrobić daily vloga. Więc w sumie jak na razie szkoleń to tyle. Tak, jak na razie szkolenia tylko takie, ale myślę w przyszłości nad kolejnymi szkoleniami, bo bardzo mi się spodobała opcja szkoleniowa. No dobra, dobra, co tam ze szkołą, Dobra, tego tematu proszę nie rozwijać. Nie wiem, żartuję, ale tak, krótko i na temat. Klasa maturalna, dużo rzeczy, psychika robi puu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 
ogóle, tylko chcę zdać, chcę iść sobie w świat i chcę robić to, co kocham i chcę to wszystko poznawać i mieć to już po prostu z głowy, bo już mam dość, już bym chciała robić to na co ja mam ochotę, ponieważ ciągnął się ten wir różnych kursów i kursy wszelkiego rodzaju mi się spodobały i podoba mi się to. Podoba mi się to. Czy masz jakieś fajne plany na filmiki? Nie, tak szczerze jak na razie nie mam. Znaczy się, planuję wam nagrać, już planuję wam ich z czasu to nagrać. Taką rutynę osób po amputacji, czy taką moją rutynę, taką wiecie, jak sobie radzę bez nogi i tak dalej, i tak dalej. Ale ciężko to mi jest, bo potrzebuję do tego drugiej osoby. A zazwyczaj jak mam drugą osobę, to mi się nie chce z nią nagrywać. A, no i takie bardzo, bardzo, bardzo to bardzo skomplikowane. No, skomplikowane wam powiem. Ale staram się, będę starała się nowe jakieś tam, wiecie, udogodnienia na filmikach typu, że Sandra stoi i nie jest to takie nudne i w ogóle, bo chyba taka opcja wam się podoba. Dajcie znać, ostrożnie, dajcie znać, czy taka forma wam się podoba. Jeśli nie, to wrócę do standardowego siedzenia. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę pod tym filmikiem i subskrypcję. Właśnie, Sandra. Kolejne pytanie. Ile jest subskrypcji, bo masz niewidoczne? I czemu masz niewidoczne? Tłumacz się. Aha, no moi drodzy. Nas jest, uwaga, uwaga, fanfary. Ponad 5000. Jest nas już ponad 5000 pozytywnych, cudownych, silnych, pozytywnych stworków. Tak jest. Jest nas już... Jest nas już ponad 5000 i dlaczego nie mam widocznych subskrypcji na kanale? Ano już to kiedyś mówiłam, ponieważ wiecie, no,
Nie lubię, to nie odzwierciedla mój kanał liczba subskrypcji, to są tylko i wyłącznie liczby, wiem, że to jesteście wy, ale dla mnie to nie ma wielkiego znaczenia, czy was jest 5 tysięcy, czy was jest 10 tysięcy, czy was jest miliard, czy was jest 10 osób. Jeśli lubicie to, co robię, jeśli kochacie to, co robię, to nawet mogę to robić dla jednej osoby i będę najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, że chociaż ta jedna osoba docenia to, co robię. Także to są tylko i wyłącznie liczby. Wiadomo, im więcej ludzi, do których trafiam, tym ja się bardziej cieszę. Ale to i tak nie ma dużego znaczenia. Jeszcze wam tak szybko powiem, że nie zapomnijcie wbijać na Facebooka mojego Sandra Sobczyk albo na Facebooka Instruktor Fitness and Dance Sandra Sobczyk, tak jest. Możecie wbijać na Instagrama Sandra, ten podkreśnik, Sandrix i podkreśnik. A, jeszcze jedna nowina. Stella założyła sobie Instagrama. Wiedzieliście o tym? Tym psom to już się w głowie poprzewracało. Stella założyła Instagrama i ma Stella podkreśnik Stellix. Tak, tu wam się teraz wyświetla. Nie wiem, jak ona wpadła na tą nazwę. Chyba ktoś mnie kopiuje i chyba mam konkurencję. Halo, Sandra, zapomniałaś, że masz kota? A, no tak, moi drodzy, zapomniałam ostatnio wam. Na szczęście mieliście vloga w sumie, więc w sumie wiecie, że mam kotka, nazywa się Kajtuś, wariuje, głupieje, wszędzie jest pełno. Stella go po prostu ubóstwia. Stella tego kota uwielbia, ona w sumie bardzo lubiła naszego poprzedniego kota, ale nam gdzieś zaginął, nie wiadomo co z nim się w ogóle stało. Więc mamy kolejnego kotka i Stella traktuje go jak swoje dziecko, jak tylko słyszy, że miauczy, to od razu skrobie, że ona chce iść do niego i w ogóle i kotek, i kotek, i kotek, i teraz wszyscy są was zafascynowani kotkiem. Tak, a taka ciekawostka, przywiozłam go w dzień kota i dowiedziałam się dopiero jak go przywiozłam do domu, to mi babcia powiedziała, że przywiozłam kota w dzień kota. Ja tu mam wyczucie czasu, nie? To może teraz jakieś pytania do was? A no właśnie, teraz pytania... Ostrość, dzięki. A teraz pytania do was w sumie. Co u was słychać? Podzielcie się w komentarzu. Może chcecie jakiegoś live'a, właśnie, może chcecie jakiegoś live'a, żebym sobie tak na luźność posiedziała i pogadała z wami tak jak teraz. Bo w sumie to jest fajne, podoba mi się to, dawno tak myślałam, nie gadałam. Może chcecie jakiegoś gościa, gościówkę, gościówkę na kanale, to piszcie, kogo byście chcieli w komentarzach i w ogóle. Nie zapomnijcie o motywujących łapkach w górę, dziękuję wam za oglądanie, dziękuję, że jesteście. Uwielbiam was, kocham was i wiecie, będę się starać z wami być tu częściej. Buziaczki i pa, pa! I zapomnijcie napisać, czy taka forma filmików wam się podoba, bo mnie niesamowicie. Jak tylko będę miała siłę, kurczę, ostrość, jak tylko będę miała siłę, to... O! Jak będę miała tylko siłę i dam radę, to będę dla was nagrywać tylko takie filmiki. Dziękuję, że jesteście, buziaczki.